Siemano, Arek Bomba z tej strony, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie szybkie porównanie obrazka i materiału wideo z Autela Evo 2 Pro i Autela Lite Plus. Oba drony nagrywają w jakości 6K, tak deklaruje producent. Faktycznie jest to 5 i 4K, ale to dalej jest bardzo fajna jakość i wielkość obrazka. Chciałbym bardzo podziękować Adamowi za to, że wykonał ze mną ujęcia. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Lite Plus, to wbijajcie do niego. A teraz powiedzmy parę słów wstępu o Autelu Lite Plus. Po pierwsze, nagrywaliśmy cały materiał w normalnym profilu kolorystycznym, bo Lite Plus nie ma loga. Nie wiadomo, czy będzie go miał, czy też nie. Fakt jest taki, że w tej chwili go nie ma. Poza tym ma 8-bitową głębię koloru, to po drugie. A po trzecie, nie ma planowania misji i trybów autonomicznych, takich jak Evo 2 Pro. Dobra, teraz kilka zalet Autela Lite Plus, które od razu rzuciły mi się w oczy. Po pierwsze, lata wyraźnie dłużej i to jakieś 3-4 minuty od Evo 2 Pro, więc jest to fajny wynik. Fajnie byłoby go porównać z Maviciem 3, jak czasowo te drony wytrzymują w powietrzu. Ale druga rzecz też jest fajna, bo jego waga wynosi 835 gramów, w związku z tym jest na półce dronów, które są poniżej 900 gram, w związku z czym jest dużo łatwiej uzyskać zgody na lot w przestrzeni kontrolowanej typu CTR albo EPP. Bardzo fajny jest kontroler. Bardzo wygodny, jego ergonomia jest super. Szkoda, że nie ma wyświetlacza, ale jakby feeling z latania jest naprawdę fajny. Ale najfajniejsza rzecz w tym dronie to jego profil kolorystyczny. No i oczywiście jest dużo ładniejszy niż Evo 2 Pro, tak mi się wydaje. Nie ma tego zabarwienia na magentę, kolory są bardziej realistyczne. Takie zgodne z tym, co widzimy gołym okiem. No i tutaj to jest śmieszne, bo co nie zrobię porównania z Evo 2 Pro, to zawsze ten kolor gdzieś jest zupełnie inny i dużo ładniejszy niż w Evo. Jest to plus na pewno. No i tutaj, jeżeli oglądaliście moje porównanie Evo 2 Pro z Maviciem 3 i wydawało wam się, że Evo jest przeostrzonym dronem, to musicie zobaczyć, co tutaj się wydarzy, bo ja byłem w szoku, jak ostry jest Lite Plus. Więc jakby nie przedłużajmy i jedziemy z tym odcinkiem. Dobra, zobaczcie teraz, jak wyglądają ujęcia w nocy. Wykonaliśmy je przy różnym ISO, żeby sprawdzić poziom natężenia szumów. Po lewej stronie macie Autela Lite Plus, po prawej Evo 2 Pro. Coś takiego, 3200 ISO. Tak jest. 1,25. 1,30 u mnie. 1,30. No dobra, to lecimy. Dobra, tutaj mamy Autela Lite Plus w całej okazałości. Materiał był nagrywany w jakości 4K albo 6K, ale wszystko skalowaliśmy do 4K. A tak wygląda po color gradingu. Widać dziwne migotanie i takie flikowanie w tym jasnym miejscu. A teraz mamy Autela Evo 2 Pro. No tak wygląda Autel Evo 2 Pro po color gradingu. Tutaj nie widzę tego flikowania na takim samym ujęciu, więc jakby obstawiam, że trochę lepiej sobie poradził niż Lite Plus w tym przypadku. No tutaj na tym ujęciu widać wyraźnie, że Lite Plus
plus jest mega ostry, szczególnie w tych jasnych miejscach. No i kolor. Kolor ma też dużo ciekawszy. Według mnie. Teraz mamy Autela Light Plus. No jest żyleta. W nocy jest naprawdę super. Przy takich parametrach to ten obrazek naprawdę mi się podoba. Na drodze trochę było szumów. Dobra, teraz mamy Autela Evo 2 Pro. I tutaj ten obrazek też jest naprawdę fajny w nocy. Nie jest tak przeostrzony, ale jest bardzo wyraźny i praktycznie nie ma żadnych szumów. Dobra, teraz mamy ujęcie drogi. Patrzcie, jak wygląda po przybliżeniu na 200%. Teraz zobaczmy na drogę. W Autel Light Plus widać wyraźnie szum. A w Evo 2 Pro tego szumu nie ma. Na tym obrazku Light Plus podoba mi się bardzo, ale po przybliżeniu no tam ten obrazek zaczyna mocno pracować. Aczkolwiek jest wyraźnie ostrzejszy. Tutaj mamy takie statyczne ujęcie. Po przybliżeniu w lajcie widać te szumy. Widać, że ten kolor tam miga. To jest Autel Light Plus. Ale też nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Jak na nocne ujęcia przy takim ISO jest spoko. Dobra, teraz mamy Autela Evo 2 Pro. I ten sam kadr, no prawie. Przybliżymy sobie 200%. No i tu moim zdaniem jest troszkę lepiej. Dobra, mamy piękny zachód słońca, akurat nam się trafiła fajna pogoda. Na tym obrazku ewidentnie widać, że obrazek z lighta jest mega ostry. Widać to po ludziach, którzy idą, ale z drugiej strony ma gorsze przejścia tonalne. Zwróćcie uwagę, jakie są przejścia w Evo. Są bardziej łagodne. Tutaj
albo mamy czerwone, albo białe. Będzie to doskonale widać na tym ujęciu, gdzie Evo ma takie przejścia ładne tonalne, a duża biała plama jest w lajcie. To jest właśnie Evo Light Plus. A tak wygląda po color gradingu. No tutaj jeszcze bardziej się rzuca w oczy to przejście tonalne i te 8 bitów, które tutaj niestety nie wyglądają za dobrze. Natomiast Evo, no po kolorze jest dużo, dużo lepiej. I naprawdę wygląda bardzo przyzwoicie ten obrazek. Też zauważalne są te przejścia tonalne, ale nie tak wyraźnie jak w Lightie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowość obrazka, no to Light Plus tutaj moim zdaniem wygrywa. Tak jest. Start. Start recording. I schodzimy już też kamerą, tak? Przybliżymy sobie 200%. No i nie ma dramatu, aczkolwiek tutaj na drodze widać migotanie kolorów. Dobra, fajnie. Jeszcze trzymaj to. Trzymam. To jest dobre, do pełnego top-downu. Tak jest. I trochę na bok strzelam. No tak wygląda po color gradingu. I to takim dość mocnym. Ale taki kolorek mi się podoba. Natomiast Light Plus trochę inaczej reaguje na ten kolor. Zdecydowanie inaczej. Widać to w tej części drogi. No dobra, tu mamy ostatnie ujęcie z zachodu. Film. 1628-150. Tak jest. Dobra. Start recording. Tak jest. Który obrazek waszym zdaniem jest lepszy? Dobra. Spójrzmy sobie na blok i kolor pomarańczowy tego bloku. Zupełnie co innego. Moim zdaniem fajniej się prezentuje ten obrazek po prawej stronie, aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej naturalnie wygląda jednak Light Plus. No się nie. Jak ustawiłeś? Dobra, czyli troszkę w dół. Mam 104,1. Dobra, lecimy. Patrzcie na szczegółowość tego obrazka. Tu jednak mam wrażenie, że Evo dużo lepiej sobie poradził. Jak nałożymy kolor, to już w ogóle ten obrazek jest ładny. I mówię tutaj zarówno i o Evo, jak i o Lightie, ale kolor zielony w Lightie naprawdę mi się bardzo podoba. No tak, żeby tą i te bloki, i sobie lecimy taką orbitkę wokół tych bloków. W sensie w prawo. Start recording.
taką wolną. I w środku trzymamy bloki. Natomiast mam wrażenie, że light jest trochę ciemniejszy. Oczywiście nagrywaliśmy wszystko przy takich samych parametrach, żeby było widać właśnie różnicę. I light jest ciemniejszy. Ewidentnie jest ciemniejszy niż Evo. Chociaż przysłonę ma taką samą. ISO 200, 1,5, nie zmieniamy parametrów. ISO 100. Tak. Jestem w kadrze? Jesteś w kadrze. No to nagrywamy. Start recording. Ziemia jest ostra, a ty nie. No i o to chodziło. No takim lekkim przepale, nie? No dobrze. Niektóre rzeczy białe są przepalone, no i o to chodziło. No teraz zobaczmy, jak wygląda przy 200%. Powiem ci, że mimo tego, że wieje, to okej, nie chciał teraz lecieć za bardzo pod wiatr, ale trzyma. Nie widzę, żeby się jakoś wybitnie ruszał. No nie, jest okej. Okay. Jest okej, okay, też tak jak rzucam okiem. Przez ramię, ale poczekaj. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzień. Stop recording. No tutaj ewidentnie widać, że Light Plus jest dużo ciemniejszym dronem przy takich samych ustawieniach ekspozycji. Więc żeby była poprawnie ustawiona ekspozycja, po Lightie powinno być troszkę jaśniej. Czyli ISO powinno być wyższe w tym przypadku. Natomiast w Evo jest ok. Dobra, stop recording. Stop recording. Teraz miasto w centrum. Mhm. Horyzont w połowie, czy tak? Jedna trzecia, tak w jednej trzeciej. O, coś takiego, no. Coś takiego. I lecimy prosto. I lecimy prosto. Start recording. Tak wygląda przy 200%. No tak wygląda w drugą stronę i po color gradingu. W tym przypadku widać, że light inaczej reaguje na światło. Jest dużo bardziej kontrastowy. Natomiast kolor drogi faktycznie w lajcie jest dużo bliższy temu, co było w rzeczywistości. A tak wygląda po color gradingu. Tutaj mamy 200%. I bez koloru. No tutaj chyba w lajcie była gdzieś ostrość nie do końca ustawiona, bo u mnie w Evo 2 było dużo ostrzej, aczkolwiek wydaje mi się, że ta ostrość po prostu nie była dobrze ustawiona. Dobra, tu mamy taki totalny obrazek, totalny plan, panorama Warszawy. No i zróbmy sobie color grading. I tutaj doskonale widać te właśnie przejścia tonalne, które są w Evo i które są w Lightie.
Evo zupełnie inny kolor, ale przejścia tonalne są dużo bardziej miękkie. No tak to wygląda z bliska. Robimy color grading. No i dobra, to jest ostatnie ujęcie. Wydaje mi się, że najfajniejsze. No i jakość obu tych dronów naprawdę jest super. Strasznie mi się to podoba. Jeden i drugi jest dobry. Jakbym miał teraz kupować, to naprawdę miałbym ciężki wybór. No tutaj mamy zupełnie inny color grading. Tak dla porównania, że można to fajnie pokolorować. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Na przykład jeżeli będziecie kupować któregoś z tych dronów, to ten materiał na pewno da Wam pewien obraz, jakiej jakości możecie się spodziewać po Autelu Lite Plus i czego możecie oczekiwać po Autelu Evo 2 Pro. Jeżeli chodzi o pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć, chętnie Wam odpowiem na tyle, na ile będę w stanie. Oczywiście dajcie znać, którym dron Waszym zdaniem robił lepszą robotę, bo mi osobiście bardzo podobał się profil kolorystyczny w Autelu Lite Plus, aczkolwiek jest on już naprawdę za ostry, jeżeli chodzi o tą jakość. I to jest bardzo takie sztuczne i plastikowe. Oczywiście niektórym może się to bardzo podobać. Ja jednak uważam, że trochę bardziej miękki obraz jest fajniejszy. Więc jeżeli myśleliście, że Evo 2 Pro jest przeostrzony, no to Lite Wam się nie spodoba. Aczkolwiek na pewno znajdzie swoich amatorów, bo to naprawdę ciekawy dron. Wydaje się bardzo porządny. No i cóż, i to by było na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, wiecie jak to działa. A tymczasem żegnam się i widzimy się w następnym odcinku.